Erika Podrug from Sweden. Karina Gavrikova from Hungary.
Kavrikova from Hungary. And now number 343. Alexandra Kocsis from Hungary. Sweden.
reprezentantka Szwecji, Rodrika Bodruk na miejscu szóstym. Fifth place. Oleksandra Kostyliewa from Ukraine. Dobra, to była medalistka mistrzostw Europy. Natomiast Bodruk była, wygrała w tym roku Euro Classic Europe. Była druga na świata, no. Tak wyszło. Na miejscu piątym reprezentantka Ukrainy, Oleksandra Kostyliewa. Fourth place. Sun Rui Fen from China. No, mistrzynia. Bardzo ładny wynik. Reprezentantka Chin, Sun Rui Fen, miejsce czwarte. Czas na medalistki. Brąz medal, third place. Aleksandra Kocisz from Hungary. No i tutaj Aleksandra Kocisz powtarza ten wynik z ubiegłorocznych mistrzostw, tamtych miast brązowy medal. Potem była wicemistrzynią na Euro Classic Europe. Brąz medal, double brąz medal. Aleksandra Kocisz, reprezentantka Węgier. No i zostały nam dwie zawodniczki. Węgierka, Hiszpanka, Hiszpanka, Węgierka, Hungary or Spain, Spain or Hungary, Hungary or Spain. Second place, silver medal. Karina Gavrikova from Hungary. Zawodniczka była w finale Euro Classic Europe, ale oczywiście ten medal jest jej życiowym sukcesem, absolutnie. Najlepszy wynik w karierze. Na miejscu drugim reprezentantka Węgier, Karina Gawrikowa. W czołowej trójce dwie Węgierki i Hiszpanka. I ta Hiszpanka była najlepsza. First place, new world champion, Cristobalina Pajares Torres from Spain. Gold medal. Pierwsze miejsce dla reprezentantki Hiszpanii. Pierwsza Cristobalina Pajares Torres from Spain. Place Sun Rui Fen from China. Fifth place Oleksandra Kostyliewa from Ukraine. And sixth place Rodrika Bodruk from Sweden. No, a więc udany atak wschodzących nowych gwiazd, które zapewne bardziej utytułowane mistrzynie na nieco dalsze pozycje. No i tak jest sport. Pojawią się nowe